poproś swoje wyższe ja, swój MTJ, że chcesz obę, że chcesz tego doświadczyć. Tyle o tym słyszałeś, czytałeś i teraz chcesz tego doświadczyć. Poproś. Poproś niebo, poproś Boga, że chcesz chociaż na chwilę wyjść z ciała. Nie daj sobie nigdy wmówić, że masz jakieś blokady, że masz jakieś granice. Nigdy sobie tego nie daj wmówić. Nie masz żadnych granic, nie masz żadnych barier. Po co? Bo obe ci nie idzie. Raz, drugi, trzeci, pięćdziesiąty. To znaczy, że masz jakąś barierę, jakąś blokadę? Nie masz. Nie masz żadnej bariery. Patrzcie. Ten mechanizm działa w ten sposób, że im więcej nieudanych prób wyjścia, tym bardziej sam sobie wkręcasz, sam sobie wmawiasz, że masz jakąś blokadę. Jak nie idzie, rozluźnij się, odpuść. Odpuść w cudzysłowie, odpuść. Zrób sobie urlop. Mam nadzieję, że ćwiczysz obę nad ranem. Nie w niedzielę po sutym obiedzie i po piwku, bo wtedy akurat ci nachodzi ochota na obę, poćwiczyć obę. Trening, trening i jeszcze raz trening nad ranem. Jak ci idzie, nie wkręcaj sobie, że jakaś blokada. Najwyżej brak skupienia. Najwyżej znowu umysł galopujący. Problem z relaksacją, a nie jakieś blokady. Żadnych blokad nie macie. Jak robisz sobie urlop i w cudzysłowie odpuszczasz, wykonuj takie ćwiczenie. Wykonuj je tuż przed snem. Jak już będziesz zasypiał, nie pół godziny przed snem, tylko dosłownie jak już zasypiasz, podnieś fizyczną rękę. Jak leżysz, samo przed rami, nie? Leżysz sobie, cyk. I powolutku zacznij je opuszczać. I skup się tylko na ręce. Twój umysł nigdzie nie odpływa, jest skupiony tylko na ręce. I ona opada. Umysł jest w ruchu. Umysł ludzki jest w ruchu. To jest narzędzie. Ono jest cały czas, jak małpa po drzewie skacze. Ręka też jest w ruchu. Zobacz, jest w ruchu. Minimalnym, ale jest w ruchu. Będzie ci łatwiej się skupić na tym. Umysł jest w ruchu, ręka jest w ruchu. On to chwyci i będzie się zakotwiczał w tym właśnie tu i teraz. Będzie się zakotwiczał w tym tu i teraz. Poprawisz swoje skupienie. Jak poprawisz swoje skupienie, poprawisz też percepcję. Poszerzysz świadomość. Świadomość w sensie odczuwanie i czuwanie w obecności, w obecnej chwili. Ręka opadnie. Ona nie ma tak opadać bardzo wolno, że aż ci kuźwa ścierpnie. Nie. Tak po prostu. Powtórz jeszcze raz. Ze 3 serie zrób na jedną rękę. Jak jesteś praworęczny, najprawdopodobniej skupić się na prawej ręce będzie łatwiej, bo są wyszlifowane drogi, tak można powiedzieć w cudzysłowie, między mózgiem a kończyną. Mimo wszystko zrób też na lewą. Też 3 serie. Wolnego opuszczania i skupiania się. Twój umysł niech nigdzie nie odpływa. Nigdzie absolutnie. Trzask go w tyłek, klapsa, ma się skupić kuźwa na dłoni, na przedramieniu, jak ono opada. I jak najszybciej zaśnij. Już samo to poprawi pamięć snu. Zwiększy się prawdopodobieństwo, że odzyskasz świadomość spontanicznie we śnie. Że będziesz aktywnie uczestniczył w tym śnie, czyli uzyskasz świadomy sen. Może być tak, że spontanicznie dostaniesz obę, czyli wyjście bezpośrednie. Nigdy się nie poddawajcie. Nie twórzcie sobie żadnych blokad.